Siemaneczko, ja jestem Agent X, a dziś będziemy robili coś, czego chyba nikt się po prostu nie spodziewał, ponieważ będziemy się wyprowadzać z tego domku o tutaj do mojego domku pod wodą i serio, nie sądziłem, że będę w ogóle się z niego wyprowadzać, ale jak sobie zobaczyłem, jaki on jest kozacki, w ogóle wam pokażę. Dobra, idziemy. Tutaj zobaczcie, mam taki domek po prostu sobie pod wodą, ogarnąłem tak, że on jest nie do poznania po tym, co było w ostatnim odcinku z budowy jego w zasadzie. Że to jest jakaś totalna masakra. I teraz dobra, ja wezmę sobie trochę złota też, bo mam ciekawy pomysł też na ten domek, co tam w ogóle będzie. Z żelazo mi się przyda, tylko tak, no dobra, tyle myślę, że wystarczy. I jeszcze gdzieś tutaj miałem redstone. Dużo redstone'a mi jest też koniecznie potrzebne. O, tu jest mega dużo, bo zasilenie lamp też jakieś musi być. Właśnie, o wełnie bym zapomniał. Musimy jeszcze wziąć wełnę, bo żeby się przeprowadzić, muszę wziąć kilka takich potrzebnych mi tu rzeczy. Dobra, tego redstone'a to zaraz sobie na bloki przerobimy po prostu, bo nam się wszystko nie zmieści. Szkło myślę, że możemy jeszcze wziąć. No i kurde, serio, muszę przerobić to na bloki, więc ja lecę sobie o tu, cyk, i tyk, robię o tak i teraz klikam shift i mam teraz cały prawie stack bloków redstone'a. Nice, całkiem sporo tego jest, myślę, że nam to wystarczy, tego już nie będziemy brali, więc sobie tutaj odłożę i poczekajcie, gdzieś tu jeszcze miałem chyba eksową zbroję, bo chcę ją wziąć, ale chcę taką niezużytą najmniej, już wiem gdzie, dobra, to za chwilkę tam pójdziemy, tylko jeszcze szukam wełny, bo też pamiętam, że gdzieś tutaj była na 100% wełna. A może w tej skrzynce? Tak, tutaj, dobra, mamy tego sporo. Jeszcze weźmiemy barwnik i lecę jeszcze szybko wam z wami tutaj do magazynu, który jest chyba moim takim magazynem, gdzie mam takie bardziej warte coś rzeczy niż takie śmieci, czy tam, no, nie wiem sam jak to nazwać, nieważne, lecimy. Czy tu coś mam? Tu nic nie mam takiego jakoś bardzo, bardzo wartościowego. Okej, jestem w magazynie i tu chyba miałem zbrojkę, o ile się nie mylę. Tak, tu jest cała zbrojka, dobra, nice, mamy wszystko i teraz idziemy sobie do naszego domku pod wodą, ale zanim to, ja wam przypomnę tylko o tym, że każdy, kto teraz strzeli suba i napisze w komentarzu, niech będzie domek, niech napisze domek w komentarzu, to dostanie ode mnie serduszko, ale koniecznie musi kanał subskrybować i zostawić łapkę w górę, bo inaczej ziomek się nie liczy, serio. Inaczej nie można po prostu dostać serduszka, więc no chyba warto strzelić tego supa, a ja w tym momencie, gościu, lecę sobie do mojego domku. W ogóle pamiętacie pewnie też, że tutaj było całe pomieszczenie, no to teraz się mega zdziwicie, jak tam wejdziemy. Ja wam mogę tylko zaspoilerować, że już tutaj będzie taki salonik, żeby sobie posiedzieć i schodzimy. Tutaj jest wejście do holu, choć ono jest tylko tymczasowe, bo oczywiście sobie jakieś lepsze zrobimy, no i patrzcie na to, czy wy to widzicie, to zupełnie inaczej wyglądało w poprzednim odcinku. Ja to sobie całe przebudowałem, podłogę zmieniłem, wstawiłem tutaj sobie taką sofę, myślę, że chyba jest spoko. I tutaj to jest już masakra, spójrzcie na to pomieszczenie, tutaj będziemy dziś głównie się zajmować nim i zrobimy sobie tu ściany, w ogóle tu podłogi nawet nie robimy, wow, w ogóle tego też nie wykopałem, no to trzeba z czymś takim polecieć, bo tu nie może być po prostu miejsca na błąd. Dobra, cyk, cyk, nawet nie mam gdzie tego odłożyć, tutaj nie mam tak podstawowej rzeczy jak crafting w tym domku, serio, to jest jeszcze, widzicie chyba na ile to jest początkowa faza tego domku, że tutaj nie mam w zasadzie nic, muszę sobie wziąć crafting i zrobimy sobie większą skrzynkę. Okej, cyk, cyk, bo nam się rzeczy wszystkie nie pomieszczą po prostu, dobra, cyk. No i teraz bierzemy sobie jeszcze 8 tylko tego drewna, żeby mieć dużą skrzynkę. Ja myślę, że przestawimy w jakieś inne miejsce. W ogóle mogę, zapomniałem, że mam tutaj beczki zrobione celowo jako takie stojaki na kwiatki. Myślę, że chyba to jest spoko wygląda. No i dajmy sobie tę skrzynkę o tutaj i tu wpakujemy wszystko, co na razie nam nie jest potrzebne. A ja wam jeszcze pokażę trochę tego domku, bo tu się sporo, ale to sporo zmieniło. Okej, cyk, 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 cyk. No to po pierwsze, tutaj chyba widzicie, ten sufit jest z lodu, ja to zmienię później na wodę, ale mi się nie chciało, dałem ten lód, co wygląda tak spoko strasznie, to jest akurat ten niebieski, czyli chyba najlepszy lód, o taki właśnie, no i on sobie tu jest u góry, tutaj nie będziemy tak dawać, tutaj będziemy mieli naszą bardziej sypialnię, więc ja już tutaj może zacznę w ogóle od podłogi, bo jej tu nie mam totalnie zrobionej, dobra, cyk, cyk, na razie sobie tą skrzynkę musimy zostawić.
Okej, ona jakoś nie przeszkadza. I to jest jeszcze jedno ciekawe pomieszczenie. Tutaj chciałem zrobić sypialnię sobie po tej stronie, ale jak zobaczyłem, że tutaj mam coś takiego jak kanion, no to powiedziałem, nie no, chłopie, ja tego nie będę robić. Tutaj nie ma co w ogóle wchodzić, bo tam przecież bym musiał stawiać tyle klocków. Cały kobel, który wykopałem, w zasadzie też wyrzuciłem do lawy, bo uznałem, że nie no, za dużo tego jest po prostu. Jako szczęście odłożyłem do skrzynek, ale naprawdę tego było tak dużo, że wow, to jakaś masakra. Ale efekt będzie tego kozacki, myślę, bo naprawdę takiego domku nikt chyba nie ma pod wodą. Więc no, to jest kas spoko akurat, że coś takiego sobie wymyśliłem, że będę akurat mieć domek pod wodą. Gościu, tylko teraz pytanie jedno, czy ja nie będę musieć teraz przesunąć o jeden podłogi, bo już widzę, że tutaj mam tak ściany, ale tu. Dobra, czyli podłogę robimy sobie dotąd. Okej, tu jest końcówka podłogi. Cyk, 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 cyk. Okej. I jeszcze będziemy musieli w ogóle ogarnąć jakieś ściany w ciekawy sposób. Mam tutaj na myśli bardziej coś takiego, że będziemy musieli tutaj jakoś to ładnie wykończyć, tutaj sufit ładnie zrobić i będziemy mogli oficjalnie się tutaj wprowadzić. Tutaj zrobimy sobie magazyn, zrobimy sobie tu wszystko, co będzie nam potrzebne i mam nadzieję, że ten domek będzie po prostu jak największy, jak to możliwe. W ogóle po co ja tak mało wziąłem tych desek? Mam ich tyle, że mógłbym sobie wybudować 5 takich domków, a używam ich tak oszczędnie, że nie wiem. Dobra, cyk, cyk, cyk. W ten sposób, w ten. I chyba to zaczyna wyglądać już tak coraz bardziej spoko. Okej, dobra. Mamy to, gościu. Tutaj już jest praktycznie podłoga skończona. O. I dobra, nice. Czy tutaj mi coś nie pasuje? No tak, oczywiście, coś mi tu nie pasowało z tą podłogą. I to jest tak, jak powinno wyglądać. Jest równa podłoga wszędzie. Teraz robimy sobie o to. Mogłem w ogóle robić to z półpłytek, ale no, no półpłytki, naprawdę. No to tak na biednie by było. My tutaj chcemy sobie zrobić fajny domek, w którym będzie można serio sobie spoko mieszkać tutaj i go spoczko zrobić, więc no, tutaj nie oszczędzamy na jakichś tańszych półpłytkach, co nie? I sobie robimy normalnie z takiego prawdziwego drewna. Okej, cyk, 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 cyk. Lecę w ogóle w ten sposób tak dookoła. Tutaj sobie jedno włożyłem. Dobra, niech już będzie. Następnym razem trzeba być po prostu ostrożniejszym, żeby nie stracić. I czy mi to starczy już po prostu? Bo naprawdę, sądziłem, że mi to... Nie, no nie ma szans, że to starczy. Ej, naprawdę. Ej, co starczyło mi? Dobra, no to spoko. Jak dla mnie mega spoko, że mi akurat starczyło na to. Tu sobie wypełniam wszystko. Biorę te deski. No i teraz chyba powinniśmy przejść do robienia ścian. Bo ściany, no tutaj ja nie widzę na przykład, nie wiem jak wy, ale ja nie widzę. No i bierzemy sobie do tego te tutaj właśnie pnie, czyli tego ciemnego dębu, który naprawdę do ścian jest chyba najlepszym blokiem w Minecrafcie, serio. Dobra, cyk. O, no ja to źle postawiłem, ale tutaj mam na tyle wysoko w tym domku, że ja sobie tutaj w ogóle wody używam, żeby podejść do góry, bo normalnie to by się szło tak troszkę dłużej. Ja tak to mam szczypciorem i wszystko jest git, co nie? Dobra, cyk, 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 cyk. To w ogóle muszę tak, to wezmę sobie o tak. Okej, biorę tak i lecimy teraz w to miejsce. Tutaj musimy zrobić do góry znowu na maksa podbudówkę. O, dobra, cyk, cyk. I teraz spadamy sobie znowu na dół. Dobra, mamy te pnie takie już mniej więcej ogarnięte. Tylko jak to będzie z tym, żeby tu zrobić sypialnię? Bo w tym pokoju mówiłem, że ja chcę sobie zrobić sypialnię. To będzie taki jeden z główniejszych, myślę, że pokojów. Jak nie najgłówniejszy w ogóle. Bo ten salonik, no jest spoko, ale on nie jest główny tutaj. On jest po prostu takim spoko miejscem do posiedzenia sobie, wypicia kawki, popatrzenia sobie, co jest na górze, a nie do siedzenia tu przez kilka godzin, co nie? Dobra, weźmiemy sobie jeszcze więcej tych pniów może i teraz polecimy o tutaj trzeba to będzie wypełnić jakoś. Cyk, 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 cyk. Elegancko lecimy, elegancko. Ziomek, mamy to ogarnięte z tej strony. Teraz musimy jeszcze ogarnąć tutaj jakby bardziej środek. Czyli ja myślę, że zrobię coś o takiego. O, dobra.
cyk, 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 tu się podbuduje. Mogłem od razu sobie sufit o jeden więcej wykopać, bo to się nie da budować, tak naprawdę. To jest jakaś tragedia, ale no, jakoś to mega, mega nie przeszkadza i jest w miarę okej. Okay. Więc no, ja jak na taką budowę myślę, że nie będę sobie rozkopywać całego sufitu na, u góry na nowo, co nie? Bo to by trochę sporo zajęło, bo wykopanie tego pokoju naprawdę zajęło mi co najmniej 20 minut, co jest jakąś masakrą. Nie, jak nie więcej, serio, więc tego po prostu już nie nagrywałem, bo tydzień kopania tego czegoś nie byłby najciekawszy. O, okej, okay, cyk i wbijamy sobie o tu. Dobra, teraz muszę to polecieć sobie o tędy i robimy to sobie na shifcie. Tutaj się budujemy, tylko teraz kolejne pytanie. Czy tutaj nie jest idealnie, że to będzie pół i pół, czy nie? Ej, gdyby ten pokój był o jeden mniejszy, to byłoby idealnie, ale tak musimy to zrobić trochę inaczej i musimy dać sobie dwa pnie, które będą o w ten sposób. Okej, to wygląda chyba nawet okej, czy nie, wiecie co, cofam zdanie, to wygląda gorzej niż lepiej, więc ja myślę, że tutaj sobie zrobimy to w troszkę inny sposób. O, dobra, cyk, cyk, cyk i polecimy o tu, bierzemy sobie znowu, o, tak, i ci cofamy troszkę. O, gościu, gościu, musimy się cofnąć tutaj, bardziej, bardziej, dobra, nice, mamy to, teraz trzeba będzie to jakoś blokami po prostu wypełnić. My, w sumie jeszcze jedna rzecz tutaj, która by się przydała i robiłem tak to w innych pokojach, czyli takie po prostu połączenia tutaj z desek na tej wysokości, żeby to po prostu tak ciekawiej wyglądało, bo to naprawdę lepiej wygląda, jak jest jakieś tutaj tego typu połączenie. O, cyk, cyk, cyk. Tutaj musi być wyżej oczywiście. Dobra. I naprawdę mega dużo zużyliśmy tutaj tych pni, też to się długo w miarę kopało wszystko, ale żeby zobaczyć taki efekt, jest warto, naprawdę jest warto, bo ja wiem, jak to wyglądało na początku i nie wyglądało to na tyle dobrze jak teraz. Dobra, cyk. Czy to jest równo? No oczywiście, że nie jest, więc zrobimy to sobie o tak i chyba tak będzie wtedy spoczko wyglądać. O, dobra, to mi pasuje, tylko teraz trzeba zrobić o takie myki i o takie. O, teraz to jest spoko. Dobra, tak zrobimy też z drugiej strony. To jest na tej wysokości. Dobra. I jeszcze o tak. Cyk, cyk, cyk. Mamy to ogarnięte całe w zasadzie. Teraz trzeba tylko zrobić o tutaj takie coś i tutaj takie coś. Mamy to naprawdę. Ej, zobaczcie, ten pokój wygląda mega ładnie. Musicie przyznać, że on już wygląda ładnie. Sam zawsze mi się podoba. Więc jestem szczęśliwy, że mi się to na tyle spoko wyszło. Okej, to jeszcze tak dam. Wow, wow, to robi wrażenie. To robi wrażenie takie serio. Dobra, weźmiemy sobie teraz to. Jeżeli będzie potrzebne, to więcej. Myślę, że na 100% będzie. Więc może od razu sobie polecę o tak i tu robię schodki. Troszkę ich będzie zawsze więcej, więc o tyle plus i lecimy o w ten sposób. Tylko to trzeba, ziomek, troszkę inaczej. To ty musisz być do góry nogami. Ty lecisz do góry nogami, ty też, ty też. Tutaj akurat zostawię, bo tu chyba zrobię z tych schodków innego koloru, których mam po prostu dużo mniej zużytych, a zrobiłem ich tyle samo, co w zasadzie świerkowych. O, dobra, cyk, ej, ale ty musisz być o tak, ziomek, wiesz? No, no i to się rozumie, to się rozumie. Okej, to tak dam, to tak. Wow, nice, nice, naprawdę nice, muszę powiedzieć. To tak, mogłoby jeszcze troszkę inaczej wyglądać, ale jak dla mnie mi się to strasznie podoba. Okej, to tak i tu lecimy jeszcze o tak z tymi schodkami. Dobra, jeszcze pamiętać trzeba, że u góry też trzeba będzie zrobić dokładnie to samo, tylko że po prostu wyżej, co nie? Okej, tutaj lecę z tymi. Nice, mamy to. Teraz musimy jeszcze o tu zrobić, rację, rację, tutaj trzeba dać. Oki, tu mam troszkę znowu inny pomysł niż na resztę. Więc lecę po te innego koloru schodki, od razu je tutaj wstawimy. Ich nie potrzebuję aż tak dużo, więc będą się tylko tyle. Dobra, ale ziomek, ty musisz iść o w ten sposób, a ty musisz iść o w ten i o w
No nie w ten, tylko o... O, dobra, trzeba będzie wziąć sobie chyba tego stołna tutaj i jednak się nim wspomagać, bo inaczej to nie wyjdzie dobrze, naprawdę. Okej, okay, i chcę, żeby to było na odwrót niż wszystkie inne. Nice, mamy to o tu i jeszcze musimy u góry postawić o tak i o tak. Dobra, tylko teraz pytanie, czy tutaj wstawiać drewno? O, dobra, w ten sposób dane drewno będzie chyba najlepiej pasowało w takie miejsce. I myślę, że teraz trzeba ogarnąć chyba kurę, tylko jeszcze poczekajcie, tutaj zapomniałem postawić schodków. Okej, okej, biorę sobie siekierkę i lecę dalej. Dobra, teraz przechodzę sobie może do tej części i do tej. To trzeba też ogarnąć, naprawdę to trzeba koniecznie ogarnąć, żeby to jakoś wyglądało przynajmniej porządnie. Dobra, muszę podsadzić się znowu schodkami, bo to jest ciężkie do zrobienia. To się wydaje, że to jest takie mega łatwe, a to aż tak łatwo nie idzie, żeby te schodki postawić w ten sposób idealnie, jak mam ochotę to zrobić. Dobra, i z tej samej strony, nie z tej samej, tylko w ten sam sposób z innej strony. O, dobra, mamy to. Jeszcze tutaj tylko trzeba szybko zrobić tak i zostanie nam tylko ostatnia część. Wtedy możemy przechodzić do dekoracji, a sufit to trzeba będzie już kiedy indziej chyba ogarnąć, bo on naprawdę, on by tu już za dużo czasu zajął i to by się dziwnie robiło po prostu. Okej, cyk, cyk, cyk. Tu się podbuduje o dwie kratki i dzięki temu będę chyba mógł to zrobić już bez większych problemów, na przykład o w tym miejscu i w tym, no troszkę już będzie gorzej, myślę, że mogłem to zrobić o tu od razu. Oki, co ja robię nie tak? Ej, naprawdę nie wiem, ale jak to zrobię, będę po prostu szczęśliwy, że to skończyłem i wreszcie mam spokój, bo mam już kozacki domek. Dobra, cyk, 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 cyk. A ja cię znowu źle. O, dobra, dobra, mamy to. Mamy skończone to pomieszczenie, nie licząc może sufitu, ale na sufit będzie trzeba jeszcze trochę czasu poświęcić. Dobra, myślę, że teraz możemy przejść do dekorowania tego bardziej, więc może ja sobie wezmę w ogóle jakieś tutaj, no co ja chciałem wziąć, łóżko na pewno chciałem wziąć, bo to jest najważniejsze. Ja wziąłem sobie dwa, ale myślę, że ja postawię sobie jedno o w ten sposób, albo zrobimy to jeszcze inaczej, tylko czy to będzie spoko wyglądać, czy to będzie spoko, nie wiem sam. Ej, czy tutaj lepiej to wygląda, kiedy są łóżka dwa? Czy jeżeli jest jedno o tam? Ej, mam teraz taką rozkminę, bo sam nie mam zdecydowania tutaj. Ale myślę, że chyba jednak zrobię to o tutaj, mimo tego, że będzie jedno, ale ono będzie tutaj kozackie. Dobra, przydałyby się też nam jakieś może półeczki. No to weźmy sobie półeczki, zróbmy, co nie? No to musimy wziąć sobie takie drewno, myślę, że teraz. I jeszcze do tego trochę płytek i guziki. O, cyk, tych płytek tyle. No i guzików teraz też tak, no 12, 16, dajmy 16, jak będzie więcej to się dorobi. I zrobimy teraz sobie o coś, nie z tego drewna, tylko o z tego ja chcę, proszę pana, ja tutaj inne drewno prosiłem. O, i teraz dajemy sobie o takie coś, czy lepiej znowu się zrobić to w ten sposób może? O, okej, okay, to będzie o tak i wtedy byśmy dali sobie o tu guzik, okej, okay. I tutaj może być sobie taka półeczka po prostu, ona chyba dosyć spoczko wygląda. O, dobra, tu zrobimy taką samą. Tutaj będzie można sobie w przyszłości jakieś kwiatki czy inne tego typu rzeczy postawić. Okej, tutaj coś trzeba będzie też chyba zrobić, bo to tak pusto po prostu będzie wyglądać. Ja na to nie mogę pozwolić, naprawdę. Ja nie mogę pozwolić, żeby tutaj coś wyglądało pusto, ziomek. To nie ma prawa w ogóle istnieć, jak ma tak wyglądać. Dobra, cyk, cyk. Jeszcze sobie dorobię tu guziki. I to wygląda już naprawdę tak nice. Dobra, bierzemy teraz to. Czy to tak, czy nie? Nie, 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 coś robię nie tak, żeby... Bo mam pomysł, żeby zrobić szafę sobie, tylko że... No właśnie, no właśnie, wtedy... Wiecie co? Ja jednak zrobię sobie o tutaj łóżko. O z tej strony, z prawej mi bardziej pasuje po prostu. Tutaj sobie też coś oczywiście zrobimy. Tu jakiś może obraz w ogóle bym dał, bo też mam obrazy.
A tu zrobimy sobie szafę. Tak, tu zrobimy taką bardziej kozacką szafę. Tylko to musimy dać sobie o tak. Dać sobie o tak. Dobra. A tu byśmy musieli polecieć chyba w ten sposób w ogóle. Czy to będzie spoko wyglądać? No właśnie tak średnio, jak sobie patrzę na to. Mi to tak po prostu nie odpowiada. Kurde, i naprawdę, bo mam ciekawy pomysł, ale nie wiem, jak go dobrze zrobić, żeby on rzeczywiście kozacko wyglądał. Bo w ogóle pokażę wam, jaka może być podstawa. Tylko czy to lepiej dać może z desek po prostu tych? Wezmę sobie ich troszkę, tak ze staka co najmniej. Choć nie wiem, czy nie miałem ich od razu zrobionych, ale co to za różnica, jak i tak ich będziemy tutaj na pewno jeszcze używać sporo. Okej. Ja bym to dał może z tych w ogóle pniów. O, dobra, żeby to jakoś wyglądało. Tego i tak nie będzie widać teraz, więc nie robi różnicy, czy to zniszczę, czy nie. Dobra, cyk, cyk. I cyk, i cyk. I teraz dajmy sobie tutaj te półpłytki, choć one nie pasują do końca do tego. Nie, są okej. Dobra, takie zostawimy. I teraz idziemy sobie po... Właśnie tutaj gdzieś były. Tak, wieszaki te. I je sobie tutaj postawimy ze zbrojkami. Z trzema różnymi po prostu zbrojkami. O, cyk. I teraz biorę sobie tą zbrojkę, zakładam na ten. Okej, okej i okej. Zrobiłem jeszcze sobie te dwie inne, czyli złotą i tutaj żelazo. Byliśmy żelazo, no tak. O, teraz robię sobie zbrojkę złotą, którą też chcę tam postawić. Ona niech będzie na środku, jako taki strój bardziej sobie może wyjściowy gdzieś. O, dobra. Tutaj robię sobie znowu z żelazną jakąś. Cyk, 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 cyk. Teraz tak. Dobra, to wygląda spoczko. I teraz kładziemy to na środek. Dobra, dobra, ej, naprawdę, to będzie dobrze wyglądać. To będzie mega dobrze wyglądać. Tyk, to bierzemy sobie jeszcze o tutaj. Dobra, mamy to, wszystkie trzy zbrojki. Naprawdę, to wygląda spoko, jak się tak wchodzi tutaj, patrzy się. No, tutaj ma zbrojkę koleś. No to mu się powodzi, tutaj taką zbrojkę sobie postawił. Dobra, bierzemy sobie jeszcze, cyk, cyk. No i z tej strony mamy półki dwie, tu mamy sobie jedną, myślę, że taka wystarczy, tylko teraz trzeba dorobić skrzynki i skrzynki są konieczne w takim pokoju, bo no bez skrzynek ja to sobie nie wyobrażam mieć w takim pokoju, jakiegoś schowka nie mieć, no nie ma szans, tutaj musi być po prostu. Myślę, że damy sobie jedną o tu i drugą damy sobie o tutaj za to, dobra. Gdzie jeszcze teraz można byłoby dać, gdzie jeszcze... myślę, że tutaj w ogóle zrobimy sobie taką samą półeczkę, żeby to było po prostu symetryczne i wyglądało dużo ładniej. Okej, tutaj sobie dam jeszcze może później kwiatki, tylko musiałbym mieć nożyczki, żeby zrobić po prostu liścia, a te co miałem mi się zużyły akurat, więc trochę lipka, ale to tak chyba spoko wygląda. Myślę, że teraz powinniśmy wziąć sobie dywan, bo też przyniosłem sobie po prostu tutaj to akurat wełnę, żeby zrobić dywany, bo dywany są spoko, no musicie przyznać, dywany są spoczko, tylko od razu sobie przerobię na czerwone, bo czerwone najlepiej tutaj w Minecrafcie wyglądają jak dla mnie. I jak się robi teraz wełnę taką, tego koloru? Czy naprawdę to trzeba jak po prostu... Czekajcie, o dobra, czyli to mi starczy na ile? Na jedną, o jacie, ej, naprawdę nie sądziłem, że na tyle mało, myślę, że to jakoś inaczej, ale dobra, mi to nie przeszkadza, ja tutaj chcę mieć sobie, o, tu konkretnie ten dywan, który nie będzie jakoś mega duży, ale będzie tutaj przed tym, no przyznajcie, taki dywanik wygląda spoko, myślę, że tu przydałaby się jeszcze w przyszłości jakaś lampa, albo nawet ją sobie teraz zrobimy, tylko musimy sobie ogarnąć płotki. Ok, i wziąć po prostu tutaj dwie lampy. I tylko przydałby się jakiś detektor teraz z tego światła, żeby ono po prostu tutaj... Nie, to by i tak chyba nie działało w podziemiach, nie wiem sam. Ale chyba by raczej nie powinno działać, więc... No i tak byśmy tego teraz nie zrobili do końca. Ale może by było, może nie, nie wiem. To źle wygląda i nie, tak nie może być. To musi być w innym miejscu.
Ej, ale nie mam pomysłu tak totalnie na miejsce, gdzie ta lampa mogłaby stać, bo ona naprawdę tutaj by nadała takiego klimatu, takiego pomieszczenia bardziej. Bardziej po prostu takiego mieszkania, czy nie wiem jak to określić dokładnie, ale myślę, że byłaby po prostu spoko w takim miejscu jak dla mnie. W ogóle możemy sobie dać taką w podłodze, bo czemu by jej nie dać w podłodze? No halo, kto nie ma lampy w podłodze? Ja nie wiem. Weźmiemy sobie dwa bloki redstone'owe do tego, cyk, cyk, cyk. Cyk, dobra. Ej, jak dla mnie to jest jak na razie skończone. Trzeba będzie jeszcze tylko tu sufit zrobić, ale to ogarnę poza odcinkiem. A w tym momencie będę się już z wami żegnał, bo naprawdę tyle co tutaj zrobiliśmy, no to jest mega dużo. Całe kolejne pomieszczenie. Wow, naprawdę nice. Jeszcze będę tutaj musiał dużo popracować, żeby to wyglądało naprawdę kozacko. Ale to już w innym odcinku albo na jakimś live'ie. Więc cóż, to byłoby na tyle. Ja byłem Agent X. Oczywiście też zostawcie łapkę w górę, strzelcie w suba. No i wpadnijcie też na mojego Instagrama, bo niedługo tam będą się pojawiać zdjęcia. Zostawcie follow'a, to wtedy się na pewno przekonacie. No i cóż, to byłoby na tyle. Cześć.